W XIX wieku następuje usamodzielnienie się pejzażu jako samodzielnego rodzaju malarskiego. Przestaje on być jedynie dodatkiem kompozycji, czy też tłem dla kompozycji figuralnych. W poprzednich wiekach krajobraz był pozbawiony człowieka. Był on bardzo rzadkim zjawiskiem. Również w malarstwie renesansowych Włoch, czy też w malarstwie weneckim, gdzie pojawia się bujna roślinność, ona w dalszym ciągu jest tylko dodatkiem do tworzonej przez malarza sceny czy też portretu. Pejzaż zyskuje sobie więcej miejsca w historii sztuki w XVII wieku, ale i w klasycznej teorii sztuki jest, jak pisze Maria Poprzęcka, traktowany bardzo marginesowo. Pejzaże Poussina, Lorena czy Flamandrów nie są niekiedy pozbawione sztafażu, jednak zawsze jakby dopowiadają tematykę mitologiczną czy też historyczną. Zmienia się to tak naprawdę w Anglii przełomu XVIII i XIX wieku, kiedy zaczyna pojawiać się pejzaż jako samoistny pretekst do malowania. Na scenie malarskiej pojawia się wówczas Richard Wilson, który mimo, że krytykowany bardzo przez ówczesne środowisko artystyczne, nie poddaje się i maluje właśnie pejzaże. Żyje w biedzie i dopiero po jego śmierci zostaje okrzyknięty ojcem pejzażu angielskiego. Równocześnie działa szkoła w Norwich, która zajmuje się badaniem pejzażu przez stowarzyszonych tam właśnie artystów, którzy badają, jak wygląda krajobraz. Na wystawie w 1823 roku pojawi się już w bardzo szerokim spektrum to zjawisko pejzażu jako takie. Można oglądać niezliczone obrazy o tej tematyce, co wcześniej nie było normą. Pojawiają się również akwarele, m.in. malowane przez Coxa czy Cotmana. I te akwarele, które również poruszają tematykę pejzażową, wprowadzają lekkość i taką finezję, która później zostaje wykorzystana, czy też nawet naśladowana w malarstwie olejnym. Anglicy malują pola, łąki, malują wieś, a ludzie i zwierzęta są jedynie niewielkim akcentem kolorystycznym, dopowiadają jedynie pejzaż, nie stanowią oddzielnego tematu. Co ciekawe, w malarstwie angielskim pojawia się również architektura i pojawiają się wątki marynistyczne. Takim najbardziej znanym artystą, pejzażystą angielskim jest John Constable, który w myśl swojej teorii, że w naturze nie ma nic brzydkiego, całkowicie odnosi się do natury. To ona staje się głównym motorem do pracy. To ona dyktuje motywy, które należy wybierać poprzez ich piękno, czy zastane światło w pejzażu. Chcę oddać skrupulatnie, na ile to jest możliwe, rzeczywistość. Odrzucę całkowicie coś, co nazywa tonacją starych skrzypiec, czyli ugry, umbry, sienę, wszystkie te kolory, które gdzieś tam w umyśle artysty są zarezerwowane do malarstwa przeszłości. Równocześnie Constable wprowadza coś nieoczywistego do tej pory, a mianowicie wprowadza światło dzienne. Zaczyna zastanawiać się jako pierwszy, jak wygląda tak naprawdę światło, jak rozkłada się na przedmiotach, na które pada, i równocześnie zastanawia się nad tym, jak rozbijają się cząstki światła i jak wpływają na kolor. Jest to nowe spojrzenie na kolor, nowe spojrzenie tak naprawdę na światło, które później jakby dalej ewoluuje w obrazach Turnera, u którego widać wpływy Lorena i Holendrów. Niemniej jednak Turner też zaczyna interesować się, jak już wspomniałam, światłem i chce pokazać, że światło można namalować nie posługując się cieniem, czyli nie zestawiając płaszczyzn, które miałby sugerować przejście ze strefy światła do strefy cienia. Chcą tak pokazać światło, aby ono jawiło się na obrazie w sposób naturalny, ale też z pewną żywiołowością, z pewną naturalnością, i staje się badaczem tego światła. Równocześnie wybiera tematy, które wcześniej gdzieś tam się pojawiają, jednak u niego nabierają większego liryzmu i pewnej prawdy zjawiska przyrodniczego, malując spektakularne czasami odbicia tego światła, pejzażu, który wydaje się czasami wręcz z jednej strony nierealistyczny,
a z drugiej bardzo realny przez to, jak właśnie zostaje skomponowany na obrazie. Nie bez przyczyny nazywa się Turnera malarzem wizjonerem i tak właśnie wygląda ten świat kreowany przez Turnera światłem. Co ciekawe, to właśnie od niego impresjoniści uczyli malować się śnieg. Ten śnieg u Turnera przestaje być zwykłą białą plamą. On iskrzy, ma różne kolory, ma biel, ma błękit, wchodzą szarości niekiedy, więc ten malarz spowodował jakby rozszerzenie tego badania światła. Równocześnie we Francji, gdzie pejzaż również dochodzi do władzy w malarstwie, ciekawym jest fakt, że akademie francuskie bardzo długo nie miały w swoim programie malowania krajobrazu z natury. Dopiero kiedy w latach 30. pojawiają się Barbizonczycy, czyli szkoła z Barbizon, z malutkiej wioski, która była ukryta w lasach koło Fontainebleau, to właśnie ci artyści skupieni wokół dworu, ale też właśnie w szkole Barbizon, zaczynają inaczej patrzeć na pejzaż, zaczynają wychodzić w plener i też mają swoje wytyczne, mają pewien plan, który chcą zrealizować, a mianowicie chcą być jak najbardziej uczciwi w stosunku do tego, co widzą, w stosunku do tego, jak odbiera oko zastany pejzaż i pragną całkowicie odrzucić akademickie konwenanse. Co ciekawe, to pierwszy raz u Barbizończyków pojawiają się takie pojęcia jak nieskażona przyroda, sielskość, prostota życia na wsi, stawiane w kontrze do zgiełku cywilizacji i miasta, które Barbizończycy całkowicie odrzucają. Chcą mieszkać na wsi, chcą tworzyć na wsi i nie przebywać, nie tworzyć właśnie w mieście, które kojarzy im się z czymś niewartym po prostu ujęcia w malarstwie. Chcą zachować fotograficzną dokładność, dokładność detali, dokładność elementów. Malują zagajniki, malują wnętrza lasu, malują też pastwiska z bydłem. Szukają równocześnie tego, co stałe i niezmienne. Innym artystą, również malującym we Francji, jest Théodore Rousseau. To on wprowadza pewną szlachetność motywu. Często uważany jest za artystę, który wybiera dany motyw i tworzy jego niemal fotograficzne portrety. Rousseau bardzo często maluje dęby. To właśnie te dęby stają się takie charakterystyczne dla jego twórczości i stają się również taką jego wizytówką, w której on chce pokazać, oddać jakby piękno tego drzewa i piękno przyrody samej w sobie. Innym artystą, również francuskim, jest Camille Corot, który maluje trochę inaczej, ponieważ widzi on nie tylko przyrodę, ale również dostrzega inne jakby aspekty otaczającego świata, mianowicie wprowadza architekturę i pewną figurację. Tak jak poprzedni pejzażyści, również zwraca uwagę na światło, na rysowanie światłem kompozycji. Natomiast elementy przez niego wprowadzone, właśnie wyżej wymienioną architekturę, czy też pewna figuracja, zmieniają czasami tę siłę samego pejzażu i wprowadzają pewną baśniowość, alegoryczność w tworzone przez niego krajobrazy, co w późniejszym okresie jego twórczości będzie bardzo dla niego znamienne i takie bardzo charakterystyczne. Jeżeli chodzi o pejzaż XIX-wieczny, to mamy tutaj w naszej galerii salę, która prezentuje twórczość dwóch artystów, Józefa Szermentowskiego i Franciszka Kostrzewskiego. I co jest bardzo charakterystyczne akurat dla tej dwójki, to, że poznali się w Kielcach i to bardzo blisko od naszego pałacu, bo przy ulicy Zamkowej, w pałacyku Tomasza Zielińskiego, który wtedy był naczelnikiem powiatu kieleckiego, oprócz tego był mecenasem sztuki, kolekcjonerem mecenasem sztuki. I Józef Szermentowski był młodym chłopcem, miał bodajże 11 lat w momencie, kiedy poznał Kostrzewskiego, bo Kostrzewski już kończył studia. Także połączyły ich Kielce, połączyło ich miasto Kielce, oprócz tego także potem te losy, które się jakby też dalej łączyły, bo jeden i drugi skończył Szkołę Sztuk Pięknych w Warszawie, potem należeli do tej samej bohemy. Też malowali pejzaże związane z naszym regionem, zresztą nie tylko z naszym regionem, także z Mazowszem, z Małopolską. I myślę, że ta cała historia jest bardzo piękna i akurat te obrazy możemy obejrzeć w jednej sali. I
Franciszka Kostrzewskiego i Józefa Szermentowskiego. Możemy sobie porównać obrazy mistrza i obrazy ucznia. Potem dalsza droga Szermentowskiego, okres francuski, czyli Barbizon, jak wyjechał do Francji. Mamy tutaj obraz, który zdobył złoty medal na wystawie w Paryżu. To jest polski pejzaż Puławska-Kępa, czyli Szermentowski cały czas, nawet wyjeżdżając z Polski, malował polskie pejzaże. Zresztą bardzo tęsknił za Polską i na dobrą sprawę to ze szkicownika, czyli z pamięci malował te polskie pejzaże. A co jest jeszcze ciekawe, jeżeli chodzi o Kostrzewskiego, to to, że to oprócz tego, że był malarz, to był także człowiek renesansu, bo był pianistą. Prawdopodobnie też próbował komponować. Oprócz tego był ilustratorem. Malował, rysował karykatury, nie tylko pejzaże, sceny rodzajowe. To był człowiek bardzo taki wszechstronny, jeżeli chodzi o sztukę. I myślę, że i to jest piękne właśnie Rzekielce. Rzekielce jakby łączą tych dwóch artystów. A gdybyśmy zaczęły mówić o tym, o motywach, które malują, bo w sumie no, motywy pejzaży, no to wiadomo, sceny rodzajowe też towarzyszą bardzo często tym pejzażom. Ale jeżeli chodzi o motywy, no to tutaj Szermentowski przede wszystkim ten pierwszy okres jego twórczości, okres kielecko-warszawski. Mamy Święty Krzyż, są Chęciny, jest ratusz w Sandomierzu, Sandomierz od strony Wisły, ratusz w Szydłowcu. Potem mamy ten okres barbizoński, bardzo piękny. Następnie mamy obraz, który nawiązuje do powstania styczniowego, do jego brata, który został zesłany na Syberię, tam już nie wrócił z tej Syberii. I obraz, który został zatytułowany Wspomnienie, który przedstawia kobietę. Kobieta, która się żegna ze swoją domeną, ze swoim majątkiem, ze swoim domem rodzinnym. Stoi przy ławce, być może na tej ławce siedziała razem ze swoim ukochanym mężem. Być może to jest właśnie nawiązanie do tego brata nieżyjącego. A gdybyśmy chciały tak złapać, że tak powiem, cechy, które łączą Kostrzewskiego i Szermentowskiego, co by to było? Co jakby od mistrza Szermentowski przejął? Myślę, że sceny rodzajowe. To, że malują tych takich prostych ludzi, bardzo biednych często, wieśniaków. W każdym razie myślę, że to ich łączy. Jeden i drugi miał szacunek dla takiego człowieka prostego. Bo jednak jest to nieoczywiste, ponieważ we Francji, w Anglii ten motyw człowieka jest tylko dodatkiem, jest jakimś sztafarzem jedynie. On nie występuje sam w sobie w pejzażu, nie jest nadrzędny. A jak wszyscy wiemy, Kostrzewski potrafił świetnie posługiwać się również karykaturą. Czy to gdzieś pojawia się w twórczości na przykład Szermentowskiego? Myślę, że też. Na pewno coś przejął po swoim mistrzu. To jestem pewna. Niewykluczone, że obrazy, które akurat nie są w tej chwili tutaj eksponowane, być może, że one też nawiązują do tej twórczości Kostrzewskiego, ale jestem pewna, że na pewno przejął coś od swojego mistrza. A czy obecnie, jak spojrzymy na obrazy Szermentowskiego z naszej kolekcji, czy możemy w dalszym ciągu odgadnąć, które to są miejsca? Tak. Nie zmieniły się aż na tyle, żebyśmy... To znaczy, jeżeli chodzi o Kielce, mamy tutaj powrót z jarmarku. Szukam tego obrazu, gdzie on jest. O, jest tutaj. Ja wiem, które to jest miejsce. To jest Aleja Solidarności dzisiaj. Nie wiem, czy pani kojarzy. Tam, gdzie jest... No nie będę może reklamować supermarketów, ale to jest dokładnie to miejsce. I widać nasz pałac, widać przepiękny pejzaż, widać stadion, widać telegraf. Oprócz tego w oddali widać Karczówkę i jeszcze dalej widać Chęciny, ruiny zamkowe Chęciny. Zapraszamy do Muzeum Narodowego w Kielcach. Przyjdź i przekonaj się na własne oczy, jak niezwykłymi malarzami był Józef Szermentowski i Franciszek Kostrzewski.